Historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z ulicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Walki o nieznotale dream. Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? Iśmi Anglia. Czołówka podcastów Historii, jakiej nie znacie, obok postaci z historii świata zawiera także głosy komunistycznych aparatczyków PRL, Władysława Gomułki i Józefa Cyrankiewicza. Okres ich władzy to niezwykle mroczny czas w naszych dziejach, czyli lata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I choć część naszych słuchaczek i słuchaczy urodziła się już w wolnej Polsce, to w PRL wychowywali się ich rodzice. Tamta Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była suwerennym krajem, ale zachowywała pozory demokracji. Miała konstytucję, która w 1952 roku powoływała do życia państwo o takiej nazwie, ale także parlament, władzę wykonawczą, czyli rząd i sądy. Skoro w naszym cyklu przyglądamy się wszystkim rozwiązaniom ustrojowym, jakie pojawiały się w naszej historii, to trudno pominąć ten okres i tamtą ustawę zasadniczą. Napisana przez polskich komunistów i aprobowana na Kremlu, regulowała życie Polaków przez ponad 40 lat. Odcinek jej poświęcony pozwoli nam na nieco dokładniejsze i pozbawione niepotrzebnych emocji przybliżenie mechanizmów socjalistycznego państwa. Referat Bolesława Bieruta, wygłoszony na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 18 lipca 1952 roku. Wstępny projekt konstytucji stał się przedmiotem dyskusji ogólnonarodowej o olbrzymim zasięgu i powszechnym udziale obywateli. W zebraniach i naradach poświęconych dyskusji nad projektem konstytucji, których odbyło się łącznie ponad 200 tysięcy, wzięło udział z górą 11 milionów uczestników. W tej liczbie około 3,6 miliona mieszkańców gromad wiejskich i około 2,7 miliona uczestników zebrań i narad organizowanych przez młodzież. W dyskusji wypowiedziało się ustnie około 1,4 miliona obywateli. Ponad 25 tysięcy zaś nadesłało swe uwagi w formie pisemnej, które zawierały ogółem 2822 poprawki o treści merytorycznej, częstokroć cennej lub o charakterze redakcyjnym. Pogrobowcy polskiego faszyzmu, chwalcy napiętnowanych przez historię rządów szlachetczyzny i kapitału, emigranccy kosmopolici bez idei i bez ojczyzny, cała ta skłócona zgraja najmitów amerykańskich powtarza w kółko ten sam motyw. Projekt naszej konstytucji jest naśladownictwem konstytucji radzieckiej. Obrazuje to wyjątkową wprost obłudę i tempotę amerykańskich najmitów. Jest bowiem rzeczą jasną, że jako kraj budującego się socjalizmu korzystamy z olbrzymiego dorobku kraju, w którym socjalizm zwyciężył. Twórca konstytucji kraju zwycięskiego socjalizmu, Józef Stalin, podkreślał tę jej właściwość, że nie ogranicza się ona do stwierdzenia formalnych praw obywateli, lecz przenosi punkt ciężkości na sprawę zagwarantowania tych praw, na sprawę środków realizacji tych praw. Nie proklamuje po prostu wolności demokratycznych, lecz zabezpiecza je również w trybie ustawodawczym
za pomocą odpowiednich środków materialnych. Dlatego też jest rzeczą zrozumiałą, że demokratyzm projektu nowej konstytucji, mówił, referując ten projekt w roku 1936, Józef Stalin, nie jest zwykłym i ogólnie uznanym demokratyzmem w ogóle, lecz demokratyzmem socjalistycznym. Zaczęliśmy od fragmentu Czerwonej Książeczki Bolesława Bieruta, który egzemplarz zdobyty z ciężkim trudem mamy tu u siebie na stole, bo dziś będziemy mówić o ustawie zasadniczej okresu komunizmu, która de facto regulowała część spraw społecznych także 8 lat po odzyskaniu wolności w roku 1989. Stałym gościem naszego konstytucyjnego cyklu, w którym omawiane mniej znane fakty z historii ustroju, jest dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Warto zacząć od przypomnienia najważniejszych i decydujących momentów w budowie demokracji ludowej nad Wisłą. Gdzie został położony pod nią kamień węgielny? Kamieniem węgielnym pod sytuację ziem polskich po II wojnie światowej jest to, że Polskę spod okupacji hitlerowskiej, spod okupacji Niemiec hitlerowskich, wyzwalać miała Armia Czerwona. To Armia Czerwona miała tutaj na tych terenach walczyć z Niemcami. I to jest tak naprawdę praźródło wszystkich wydarzeń, które działy się tutaj później. Bez obecności Armii Czerwonej na tych ziemiach komuniści w Polsce władzy by nie przejęli. Oczywiście rok 1945, czy w ogóle lata 40, to jest okres budzenia się w ówczesnym społeczeństwie pewnych poglądów progresywnych i dominacji tych poglądów progresywnych. Jeśli spojrzymy na przykład na postulaty Armii Krajowej z tamtego okresu, żołnierzy Armii Krajowej czy Polskiego Państwa Podziemnego, to oni obiecują, że po II wojnie światowej powstaje państwo, które będzie realizowało wiele takich lewicowych idei, czasami wręcz zaskakujących. Zaskakująco idących również w swoim radykalizmie, ponieważ takie były ówczesne społeczeństwa. Znaczy społeczeństwo, które było zmęczone tym, co działo się przed wojną, ale było też zmęczone okresem wojennym. I pomimo tego, że takie nastroje społeczne dominowały, i to widzimy w dokumentach, które wówczas powstają, to pomimo to komuniści prawdopodobnie samodzielnie w żadnych demokratycznych wyborach władzy by nie zdobyli. Być może mogliby się cieszyć dużym poparciem, ale na pewno to poparcie nie byłoby wystarczające, żeby móc samodzielnie przyjąć władzę. Ja gdzieś spotkałem się z takim szacunkiem, że komuniści w Polsce po II wojnie światowej mogliby liczyć na około 20-25% poparcia społecznego. To jest oczywiście ogromny wzrost poparcia w stosunku do tego, jakim poparciem cieszyli się przed wybuchem II wojny światowej, bo ono było marginalne. Natomiast po II wojnie światowej tak naprawdę te idee komunistyczne mogłyby nie być tak popularne, żeby faktycznie władzę w państwie przejąć. Więc takim kluczowym punktem jest oczywiście obecność na tych ziemiach Armii Czerwonej. Drugim kluczowym jest to, że jednak istnieją tacy politycy, istnieje jakaś grupa inicjatywna, która jest w stanie stworzyć tu na ziemiach polskich strukturę partii komunistycznej. To są częściowo działacze, którzy działają na ziemiach polskich, którzy tutaj funkcjonują w ramach okupowanych ziem polskich, ale kluczową grupą są ci ludzie, którzy są przysłani z Moskwy. Przysłani z Moskwy, często związani z agenturą moskiewską, czyli po pierwsze, mamy Armię Czerwoną i mamy grupę inicjatywną, która tworzy partię komunistyczną. I trzeci punkt jest taki, że te właśnie dwie grupy, z jednej strony Armia Czerwona, z drugiej strony ta grupa inicjatywna, zaczyna tworzyć struktury państwowe przy okazji wkraczania na ziemię polskie Armii Czerwonej. Oczywiście grupy związane z Polskim Państwem Podziemnym, przede wszystkim tutaj Armia Krajowa, próbuje w pewien sposób też dawać znać o sobie. Cała akcja Burza jest właśnie taką akcją, która ma zapoczątkować tworzenie struktur państwowych przez siły demokratyczne. Ale to się oczywiście nie udaje.
A nie udaje się dlatego, że za komunistami stoi Armia Czerwona. Ponieważ to komuniści zaczynają tworzyć administrację, a ludziom siłą rzeczy zależy na tym, żeby zacząć żyć w pewnej normalności. Dlatego, że już mają dosyć stanu wyjątkowego, stanu wojennego, czyli stanu wojny na terenie Polski, to do komunistów przyłączają się również zwykli ludzie, którzy niekoniecznie sympatyzowaliby z partią komunistyczną, ale oni chcą tworzyć pewną rzeczywistość i to władzę komunistyczną na ziemiach polskich umacnia. Takim punktem przełomowym jest oczywiście rok 1946, tak zwane referendum trzy razy tak, które jest sfałszowane oczywiście przez ówczesne władze. Jest możliwość sfałszowania takiego referendum, ale w tym referendum są postawione trzy pytania i one mają sprawdzić właśnie popularność władzy, ale tak naprawdę cała ta akcja referendalna jest troszeczkę przygotowana w celu sprawdzenia różnych sztuczek związanych z fałszowaniem wyborów. I to jest kolejny taki punkt niezwykle ważny. No i w końcu wybory do parlamentu, do Zgromadzenia Konstytucyjnego ma zbudować nowy ustrój w państwie, wychodząc z założenia, że Konstytucja Kwietniowa jest konstytucją nielegalną i w oparciu o Konstytucję Marcową trzeba stworzyć nowy ład konstytucyjny, który załamany został zdaniem ówczesnej władzy, załamany został pod wpływem II wojny światowej. I tu pojawia się ciekawy wątek, gdyż nowa władza socjalistyczna już od roku 1944 nawiązywała jednak do tradycji prawnoustrojowych II Rzeczypospolitej, ale do konstytucji marcowej. Nie inspirowała się małą demokratyczną konstytucją z roku 1935, co w sumie byłoby wygodne, ale bazowała na ustawie zasadniczej z roku 1921. O tym, dlaczego tak się działo i jak zabierano się do socjalistycznej ustawy zasadniczej, opowie nam profesor Andrzej Zakrzewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konstytucję kwietniową od razu odrzucili jako nielegalnie wprowadzoną i trochę racji w tym mieli. Natomiast mówiono, że mają demokratyczne zasady konstytucji marcowej obowiązywać. Tak naprawdę już zaczęto traktować konstytucję jako jakąś fasadę. Mamy demokratyczne zasady konstytucji marcowej, mamy małą konstytucję z 1947 roku, mamy prezydenta Rzeczypospolitej, a jakże? A z drugiej strony mamy szalejący terror, czy organów bezpieczeństwa polskich, czy NKWD wcześniej troszeczkę, zupełnie pozaprawny. Także to brzmiało dobrze. Ale natomiast ta konstytucja była tylko ozdobą, a dobrze było się odciąć od faszystowskiej konstytucji sanacyjnej. Natomiast zresztą trzeba śmiesznie wspomnieć, bo to jest śmieszne, że zarówno konstytucja 1935 roku, jak konstytucja 1952 roku stały na zasadzie jednolitości władzy państwowej, czyli tam nie mamy tego trójpodziału władzy. No konstytucja 1952 roku, no to jest właściwie wielka stalińska konstytucja z 1936 roku, przeniesiona na grunt Polski, a lekkim szokiem było, gdy na początku lat 90. oka znaleziono w archiwach tłumaczenie projektu konstytucji na język rosyjski z uwagami wielkiego językoznawcy Ołówkiem, prawda? Była specjalna komisja konstytucyjna oczywiście, która zdaje się, że tam formalnie to Bolesław Bieruch był przewodniczącym, ale tak naprawdę to tam Stefan Rozmaryn, no wybitny, aczkolwiek mocno niesympatyczny prawnik, tak jak Karl Schmidt w III Rzeszy, no to Rozmaryn był takim koronnym jurystą lat 50. i początku 60. Także formalnie była to komisja konstytucyjna, praktycznie była to wąska grupka fachowców, wynajętych bądź przekonanych. I gdy gdy projekt już powstał, była ogólnonarodowa, gigantyczna dyskusja, ale mocno fasadowa. Niedawno tak Jarosław Kulisz w swojej książce też o tym chyba wspominał. No a ta fasadowa dyskusja wnosiła liczne dziesięciorzędne czy piętnastorzędne szczegóły. Natomiast już gdy to było już gotowe z grubsza, no to wysłano tłumaczenie na rosyjski do towarzysza Stalina. Towarzysz Stalin wziął ołóweczek, wykreślił czy coś dodał o kolonialnym charakterze zaborów czy rozbiorów.
I, no i, tak powiem, entuzjastycznie zostało to uchwalone przez Sejm, no i powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa. Także to była taka konstytucja z 1936 roku, ale właśnie z rozmaitymi elementami, które miały ten narodowy i socjalistyczny charakter państwa pokazać. Ta konstytucja no była, właściwie nie pełniła roli konstytucji, dlatego że można ją było błyskawicznie zmieniać i to zrobione. Przecież ona była 24 razy, a może i więcej razy nowelizowana. I tam była coś pro forma. Aczkolwiek jak gdy pojawiły się w latach 70. ruchy demokratyczne, a nawet może i troszeczkę wcześniej, no, wskazywano na niektóre artykuły konstytucji, ale stosowano metody, jakby powiedzieć, dla obchodzenia. Konstytucja marcowa stwierdzała, że na przykład cenzura prewencyjna jest zakazana. Tu tego zakazu nie było, ale stwierdzano, że drukarnie, zasoby papieru i tak dalej, i tak dalej odszczekazuje się w ręce robotników i chłopów. No, była zupełnie przecież bezprawna, znaczy pozakonstytucyjna i nawet na początkowo pozaustawowa instytucja cenzury, Główny Urząd Kontroli Prasy i Publikacji, prawda? Jeżeli już nawet po rewolucji Solidarności niejako ograniczono cenzurę w pewien sposób, no to załatwiano sprawę inaczej, jak w wypadku Tygodnika Powszechnego. Można było zaznaczyć ingerencję cenzury, ale wtedy mówiono, jeżeli zaznaczycie więcej niż 3 ingerencje, to zdejmujemy cały numer, prawda? Albo co robiono? Wspominano, niestety nie mamy papieru, więc musimy ograniczyć nakład. Albo drukarnia z przyczyn technicznych nie jest w stanie wydrukować tylu egzemplarzy. Także stosowano inne metody. Wróćmy jeszcze do postaci Bolesława Bieruta, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1947-1952, jednego z głównych autorów tamtej konstytucji. No jest postać owiana dużą ilością niedomówień, bo podobno był agentem NKWD, podobno zachorował i umarł na zator płucny, gdy już po śmierci Stalina pojechał do Moskwy. Podobno od 1945 roku miał sobowtóra przeszkolonego przez Związek Radziecki i podobno prawdziwy Bolesław Bierut zginął już w roku 1945. A o to, ile jest prawdy w tych sensacyjnych historiach, zapytamy doktora Michała Przeperskiego z Instytutu Historii Nauki PAN. Prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o kwestię sobowtóra Bolesława Bieruta, to właściwie wydaje mi się, że już dziś żaden historyk nie bierze tego na poważnie, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w latach 90., kiedy no, na dobrą sprawę odżyła, czy na nowo pojawiła się ogromna fala zainteresowania Polską stalinowską, no przede wszystkim dlatego, że pojawiła się wolność słowa po 89 roku i można było wreszcie mówić prawdę o historii Polski. Obok tego, że mówiono prawdę, no jednocześnie pojawiła się cała masa rozmaitego rodzaju teorii spiskowych i jedna z nich, i powtarzali ją niekiedy w dobrej wierze, kiedy indziej dla poszukiwania taniej sensacji, popularyzatorzy historii, mówiący o tym, że de facto Bolesław Bierut był matrioszką, tak? Czyli był właśnie jakimś podstawionym zupełnie człowiekiem, tak naprawdę sobowtórem no właśnie tego prawdziwego Bolesława Bieruta, który z tych czy innych powodów nie zgodził się na przykład poddać woli Stalina, czy też nie był dość posłuszny. Trzeba sobie powiedzieć, i to druga rzecz, że to nie trzyma się kupy, to nie ma sensu, nie ma też żadnych twardych dowodów, ani nawet tak naprawdę żadnych poważnych poszlak, które by za taką teorią świadczyły. A po drugie, trzeba powiedzieć, że tego rodzaju teorie pojawiały się w każdym bloku, w każdym kraju dawnego bloku komunistycznego, to znaczy również i Czesi, czy Rumuni, Bułgarzy, Węgrzy zastanawiali się także nad tym, czy ich przywódcy nie byli podmienieni, czy na czele ich państw nie stały właśnie jakieś takie matrioszki radzieckie, sowieckie, kontrolowane przez Kreml, przez Stalina bezpośrednio. No wydaje się, że to jest taki mechanizm psychologiczny, który jest zupełnie zrozumiały, to znaczy poziom serwilizmu, poziom uległości, poziom odgadywania myśli Stalina
przez przywódców satelickich krajów bloku sowieckiego był absolutnie niebywały. I Bolesław Bierut nie był żadną matrioszką, nie był, no nie wiem, własnym sobowtórem, tudzież właśnie nie był to jakaś osoba podstawiona, która odgrywała rolę Bolesława Bieruta. Tylko taka dokładnie była sytuacja polityczna w tej części Europy, w tej części świata na przełomie lat 40. i 50., ponieważ kiedy mówimy o Konstytucji Polskiej z roku 1952, to po pierwsze trzeba powiedzieć, że to była ostatnia z konstytucji w państwach tak zwanej demokracji ludowej przyjęta w okresie właśnie instalacji systemu totalitarnego, systemu stalinowskiego. Bułgarzy czy Węgrzy zrobili to kilka lat wcześniej. I Bolesław Bierut, kiedy w roku 1950 pojechał po raz kolejny, jeździł bardzo często do Związku Sowieckiego, zwrócił się do Stalina z prośbą o wytyczne co do tego, w jaki sposób ma wyglądać ta konstytucja. I to, co jest paradoksalne z dzisiejszego punktu widzenia, i to też potwierdzają nam uwagi, które zgłosił Stalin już na papierze do pewnego jednego ze wstępnych projektów konstytucji kraju, który później nazwał się Polską Rzeczpospolitą Ludową, to tak naprawdę Bierut był skłonny pójść daleko dalej. O, przykładowo był gotów zrezygnować z Mazurka Dąbrowskiego jako z polskiego hymnu, z Orła Białego jako polskiego godła, a rozważane było nawet, choć trudno powiedzieć na ile na serio, rezygnacja z flagi biało-czerwonej. Więc no niestety rzeczywistość jest znacznie smutniejsza. To nie jakiś podstawiony człowiek odgrywający rolę Bolesława Bieruta, tylko sam Bolesław Bierut, no niewątpliwie Polak i polski komunista, był gotów no nawet takie tak symboliczne i tak dla każdemu Polakowi drogie wartości po prostu oddać Stalinowi i złożyć je na ołtarzu wierności, no nie wiem, idei komunistycznej czy właśnie personalnie Stalinowi. I taka jest niestety historia. Nie ma tutaj takiego wątku sensacyjnego, którego no może wszyscy bardziej byśmy chcieli. Trzeba powiedzieć, że pomimo pozostawania tą demoludową matrioszką ustawianą przez ZSRR, Polska zachowywała pozory demokratycznego państwa, to znaczy tak zwanej demokracji ludowej. Jest taka ciekawa anegdota, która mówi o tym, jak konstytucja została przyjęta przez polskie społeczeństwo. Otóż przeprowadzano wywiady z przedstawicielami polskiego społeczeństwa i jedna z pań robotnic jednej z fabryk miała powiedzieć, że ona bardzo popiera konstytucję, dlatego że w konstytucji zapisane jest, że ma prawo do urlopu i wakacji, a ona przed wojną ani razu nie była na żadnym urlopie i nie była na żadnych wakacjach. Więc oczywiście te zapisy konstytucji PRL-u były bardzo ambitne i były bardzo takie, gdybyśmy ją przeczytali, to niezwykle słuszne. Niezwykle słuszne z punktu widzenia potrzeb społecznych. Wydawało się, że te zapisy no, gdzieś odpowiadają temu, do czego to społeczeństwo chce dążyć. Ale zanim opowiem o samym funkcjonowaniu, o pewnych głównych zasadach, które tam są opisane, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że konstytucja była jedynie fasadą. Konstytucja była jedynie dokumentem, który tak naprawdę większego znaczenia miał nie mieć. Dlatego, że w państwie, w którym o wszystkim decyduje jedna partia, wszystkie akty prawne nie mają żadnego znaczenia. Ponieważ ta jedna rządząca partia, która ma wpływ na zmianę prawa, może dowolnie nim manipulować. Która ma w sobie wszystkie organa władzy i wszystkie organa siłowe, może swobodnie manipulować prawem. Więc i konstytucja tak naprawdę ma charakter podrzędny. Dużo większe znaczenie ma statut PZPR-u, czyli partii rządzącej. To on ma główne znaczenie dla przebiegu sytuacji politycznej w państwie, bo to na jego mocy zmienia się chociażby władza w partii. A to władza w partii ma kluczowe znaczenie dla przebiegu wydarzeń politycznych. Więc niezależnie od tego, co opowiemy sobie o konstytucji, opowiemy sobie o zasadach funkcjonowania państwa na mocy konstytucji 1952 roku, to tak naprawdę będzie próba jedynie odwzorowania pewnej fasady. Fasady, która kryła za sobą realną politykę, a tą realną politykę
prowadzono już w ramach partii. I oczywiście jest tak w PRL-u, jest tak w okresie rządów komunistów w Polsce, że mamy jakby dwie rzeczywistości. Z jednej strony jest ta rzeczywistość partyjna, realna, i z drugiej strony rzeczywistość fasadowa, oddana w fasadowych urzędach. To nie jest oczywiście też tak, że te urzędy nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Nie, one mają pewne znaczenie dla kierowania polityką. Ci ludzie, którzy pełnią je, mają pewien zakres odpowiedzialności. I często ten zakres odpowiedzialności potrafią wzmacniać, potrafią też osłabiać. Więc oczywiście, że te organy oficjalne władzy też wpływ na politykę mają. Ale kluczowe decyzje zapadają w tych strukturach partyjnych, a często też w strukturach nieformalnych. I o tym, mówiąc o konstytucji, trzeba niewątpliwie wiedzieć. Oczywiście ta konstytucja również rezygnowała na przykład z trójpodziału władzy. Mieliśmy tutaj koncepcję władzy jednolitej. Wprowadzała, likwidowała Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, zastępowała ten urząd Radą Państwa, na której czele miał stać przewodniczący Rady Państwa. I fakt, że na czele Rady Państwa przez wiele lat stał tylko jeden polityk, no świadczy o tym, jak fasadowa była to instytucja. Oczywiście powoływano też rząd, istniał oczywiście rząd. Tutaj wpływ premiera na politykę państwową był nieco większy. Był nieco większy, faktycznie ta jego pozycja, pozycja premiera w Radzie Ministrów była na tyle silna i to też były zazwyczaj persony, które były silnie związane z władzami partyjnymi, że faktycznie dostrzegamy, że ta pozycja premiera w PRL-u jest dość mocna, ale głównie dlatego, że on faktycznie stał na czele całej administracji państwowej. Więc no, siłą rzeczy ten wpływ na politykę państwa musiał być już nieco mocniejszy. No ale oczywiście warto tutaj również wspomnieć, że konstytucja PRL-u była kilka razy nowelizowana i podobnie jak sama miała fasadowy charakter i w takim charakterze miała pozostać, to tak samo wszelkie jej zmiany miały raczej charakter propagandowy i deklaratywny niż realnie wpływały na działanie państwa. I w połowie lat 70. dochodzi do sytuacji bez precedensu, bo fasadowej konstytucji zaczynają bronić opozycjoniści. Poszło o kolejną nowelizację zacieśniającą bratnie więzy z ZSRR. No przede wszystkim podkreślić miano rolę partii. Ta rola partii w pierwotnej konstytucji z 1952 roku nie była w żaden sposób podkreślona. Znaczy, konstytucja z 1952 roku miała sprawić wrażenie, że mamy do czynienia z demokratycznym państwem. Tutaj w latach 70. już jest bardzo wyraźna sugestia, że oparciem w państwa, że struktura państwowa opiera się na strukturach partii. W pewien sposób chodziło tutaj o pokazanie prawdy o tamtejszym państwie. Bo tak jak wspomniałem, to konstytucja i jej organa były w dużej mierze fasadowe, a realna była struktura partyjna. Oczywiście nikt nie określał w 1952 roku państwa polskiego jako państwo socjalistyczne czy państwo komunistyczne. Wymyślono to pojęcie demokracji ludowej, tak zwanej. Tutaj już się taki zapis miał pojawić, ale przede wszystkim miał się pojawić zapis o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, czyli też w sposób zupełnie otwarty określać miano relacje polityczne, jakie panują między Polską, PRL-em, a Związkiem Radzieckim. To były te najpoważniejsze zmiany, które miały służyć przede wszystkim umocnieniu we władzach, umocnieniu pozycji Edwarda Gierka, umocnienie jego wpływów, które z powodu kryzysu ekonomicznego zaczęły w partii słabnąć. I tak jak sądzę, to była jedna z głównych przyczyn próby wprowadzenia tych zmian do konstytucji. I to właśnie w roku 1975 pojawia się pierwsza drobna ryska na wielkim gmachu socjalizmu, zapowiadająca jego rozpad. Grupa 59 intelektualistów pod przewodnictwem adwokata Jana Olszewskiego, Jacka Kuronia i Jana Józefa Lipskiego podpisuje list 59. Za chwilę usłyszycie Państwo przeczytany przez nas fragment wypowiedzi Leszka Kołakowskiego ze spotkania z polskimi studentami w Londynie. Argument, że te zmiany mają jedynie charakter papierowy, wydaje mi się niesłuszny i niebezpieczny. Konstytucyjne
ustanowienie władzy aparatu partyjnego nad społeczeństwem stworzyłoby nieograniczone możliwości rozszerzania zakresu represji. Doktryna partyjna dostąpiłaby oficjalnie rangi ideologii państwowej, co pozwoliłoby piętnować jako przestępców wszystkich tych, którzy jej nie uznają, a więc wszystkich inaczej myślących. Tak, no ten list, który został wystosowany przez ówczesnych opozycjonistów, tak zwany list 59, to było bardzo ważne wydarzenie w dziejach opozycji, jedno z takich kluczowych wydarzeń w dziejach opozycji, ponieważ faktycznie doszło do pewnego sformalizowanego protestu przeciwko zmianom, sformalizowanego protestu w postaci właśnie takiego listu i gdzieś ujawnienia się wewnętrznej opozycji, która swoją drogą od lat 60. miała pewien sposób podważania systemu komunistycznego w Polsce. Na czym polegał ten sposób? Otóż ten sposób nie polegał na tym, że negowano komunizm jako taki, czy negowano socjalizm jako taki. Bo bardzo często członkami tej opozycji byli ludzie, którzy intelektualnie z środowisk lewicowych jak najbardziej się wywodzili. To byli ludzie, którzy sami zafascynowali się tym nowym ustrojem, chcieli uczestniczyć w jego tworzeniu. Ale przez to, że byli to często ludzie ideowi, którzy bardzo serio traktowali zapisy i wszelkiego rodzaju idee związane z socjalizmem czy z komunizmem, to zaczęli zauważać szereg jego patologii. I zaczęli go krytykować już nie z perspektywy odrzucenia komunizmu jako takiego, ale z perspektywy tego, że państwo, które tutaj powstało, nie realizuje idei socjalistycznych czy nie realizuje idei komunistycznych. I ten przedziwny paradoks, że oto nagle opozycja stała się obrońcą PRL-owskiej konstytucji z 1952, nie jest wcale aż tak paradoksalny. Dlatego, że właśnie jakby źródłem tej opozycji związanej z KOR-em późniejszym było to, że podważano czy pokazywano, że państwo, które powstało po 1945 roku, tak naprawdę nie realizuje tych idei, które deklaruje. I to jest ciekawy nurt opozycji i to jest właśnie nurt opozycji, który w bardzo silny sposób wpłynie na to ukształtowanie się demokratycznej opozycji w Polsce, właśnie w kontrze do systemu, ale nie w takiej kontrze negowania tego systemu, ale pokazywania jego patologii i pokazywaniu, jak ten system daleki jest od deklarowanych idei. Trzeba jednak przyznać, że to odważne wystąpienie opozycjonistów na niewiele się zdało. Chociaż władza była dość zaskoczona protestami, które świadczyły o tym, że jakaś malutka część społeczeństwa traktuje konstytucję poważnie. Trzeba przypomnieć, że poczyniono niewielkie ustępstwa, ale zmian dokonano. Natomiast jaka była reakcja partii? Szef państw, Rady Państwa, profesor Henryk Jabłoński, stwierdził w wystąpieniu sejmowym, że poprawki do konstytucji spotkały się z jednoznacznym poparciem całego narodu, z wyjątkiem niewielkiego ułamka procenta. Edward Gierek określił grupę protestujących jako zacietrzewionych antykomunistów, ślepych politycznie. Mimo tego już wtedy można było domyślać się, że lata 70. wyraźnie kierowały społeczeństwo w stronę konfrontacji z władzą. A ta konfrontacja miała nastąpić w pierwszych latach kolejnej dekady. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. To było oczywiście słynne przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, wyemitowane zamiast Teleranka 13 grudnia 1981 roku. Solidarność i wprowadzony przez komunistów stan wojenny to temat na cały cykl odrębnych odcinków,
Dziś jednak spojrzymy na ten okres z innej strony. Czy samo wprowadzanie stanu wojennego było w ogóle zgodne z konstytucją? Okoliczności tamtych dni przypomni nam profesor Andrzej Zakrzewski. Stan wojenny jest zgodny, oczywiście był zgodny z konstytucją, bo można było wprowadzić, natomiast problemem było co innego. W trakcie posiedzenia Sejmu Rada Państwa nie miała prawa uchwalania dekretów. Trwało posiedzenie Sejmu, prawda? Trwało posiedzenie Sejmu i członków Rady Państwa zawieziono do Belwederu, kazano im podpisać dekret o stanie wojennym. I no tylko jedyny Ryszard Rajf z Paksu nie podpisał, reszta podpisała. To akt ten został opublikowany faktycznie cokolwiek później, w związku z czym tak naprawdę te zatrzymania i to wszystko było bezprawne. Ale no wie pan, to było bezprawne, ale kto to miał orzekać? W tym budynku, w pokoju naprzeciwko, był on siedzibą, można powiedzieć, naszej wydziałowej jaczejki Solidarności. I przypominam sobie profesora Jerzego Stembrowicza, wybitnego konstytucjonistę, jak gdzieś w połowie grudnia, czyli w razie kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego, przychodzi tutaj do tego naszego pokoju, akurat, że tak powiem, to był pokój, gdzie się zbierały elementy dalekie od afirmacji tego, co się działo. I mówi, proszę państwa, nie ma stanu wojennego, bo Rada Państwa nie może wydawać dekretu w czasie posiedzeń parlamentu. A ja akurat, żeśmy ewakuowali jedno z wydawnictw umiarkowanie legalnych z uniwersytetem, z wielkimi torbami wychodzę, stoi ten zomowiec obok bramy, na szczęście nie interesowało go to, co noszę. No i tak, nie było stanu wojennego, ale był. No. Zomowcom nawet nie śniło się, że internowani opozycjoniści już niebawem dojdą do władzy, a byli członkowie PZPR otrzymają możliwość powrotu do parlamentu w wolnych wyborach i współtworzenia nowej konstytucji wolnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ale o tym opowiemy już w kolejnym odcinku. Historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z ulicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Walki o Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? I śpij.